Dzień dobry, moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku dotyczącym wyrastających paznokci. Jest ze mnie oczywiście podolog Alicja, Cześć która wam dzisiaj wszystkim. opowie wam o metodach leczenia wyrastających paznokci. O takich najczęstszych, takich najbardziej wykorzystywanych metodach. Tak. Oczywiście, słuchajcie, nie będziemy wam tutaj opowiadać bardzo medycznie, jak to wszystko wygląda, bo to by nam zajęło bardzo dużo czasu. Ale chcemy was przekonać do tego, że istnieją sposoby lepsze niż chirurgiczne na leczenie wyrastających paznokci. Tak. Jak to mniej więcej wygląda, jakie są te sposoby, żebyście mieli świadomość, że nie trzeba się bać, a trzeba działać. Zdecydowanie. Alicja, zacznijmy od takiego najczęstszego sposobu, o którym pewnie wy też już słyszeliście, czyli tamponada. Co to takiego jest? Kiedy stosujemy? Właśnie, jak to wygląda? Tamponada jest to najbardziej taki podstawowy zabieg, który wykonujemy przeciwko wyrastaniu paznokci. Tak jest. Albo jeżeli widzimy, że coś tam się zaczyna dziać, ale jeszcze próbujemy to uratować. Na czym polega? Przypomnijmy sobie, paznokieć, który nam wrasta w wał okołopaznokciowy, tak jest. To jest wrastanie. I teraz tamponadę zakładamy z różnego rodzaju materiałów. Z takich specjalnych włókien, które służą do tamponady, z opatrunków nasączonych lekiem. Dostosowujemy to, podolog to dostosowuje do sytuacji, jaką ma, czy jest stan zapalny, czy nie. Tak jest. Ale powiedzmy, że jest to materiał, który wkłada, wpycha między wał a płytkę paznokcia. Okay. Po to, żeby odseparować wał od paznokcia, żeby nie wbijał się jeszcze bardziej, tylko żeby tutaj go odseparować. I to jest nasza tamponada. I tamponada to jest najbardziej podstawowy zabieg, który wykonujemy przy wrastaniu paznokci. Dobra, czyli to jest zabieg, który jest szybki? Jest szybki, bezinwazyjny, bezbolesny. Tak. Okej. No to teraz powiedz mi tak, dobra, zakładamy, że mam tego wrastającego paznokcia, zakładasz mi taką tamponadę. I co dalej? No bo przychodzę do ciebie, boli paznokieć, oglądasz, czyścisz, przygotowujesz go do wykonania właśnie takiej tamponady, zakładasz, czyli tak jak troszeczkę jak nazwa, jak słyszymy, zakładasz taki tamponik, który wchodzi właśnie pomiędzy paznokieć a ten wał okołopaznokciowy. No i co ja robię dalej? Ja. Okej. Okay. Ty? Tak. Ty teraz nic nie robisz. Dobra. Dostosowujemy tak naprawdę to, co robimy z paznokciem przy wrastaniu paznokci, dostosowujemy do sytuacji. I tutaj to, że ja będę wam mówiła o metodach, które ja na przykład wykorzystuję, to nie oznacza, że jeżeli pójdziecie do innego podologa i on powie, ale ja w takiej sytuacji bym zastosowała to czy tamto, to nie oznacza, że to jest źle. Okay. Każdy pracuje swoimi metodami, każdy pracuje, tak najważniejsze, żeby to było skuteczne. Tak? No także... i też wiadomo, na przykład tak jak w przypadku tamponady, tak? Tamponady zakładamy w konkretnych sytuacjach. Nie w każdej sytuacji ona będzie miała sens i będzie skuteczna, tak? Tak. Więc o tym też musicie pamiętać. Tak, i też taki, jeżeli macie problem z wrastającym paznokciem i na przykład, nie wiem, rezerwujecie sobie wizytę u kogoś i to jest rezerwacja online, to dzień dobry. Czy pan ma problemy z wrastającymi paznokciami? O tak, przyszedł się przywitać, słuchajcie. Musi być zawsze jakiś gość specjalny. Tak. No dobra. To nie musicie klikać konkretnie. Klamra taka i taka. Tamponada, to czy tamto. Najlepiej zadzwonić i powiedzieć, proszę pani, mam sytuację taką i taką. Proszę, chciałabym się umówić na wizytę, żeby pani... Bo ja nie wiem, co ja tam potrzebuję. Tak jest, boli, tak? Trzeba się tym zająć. Tak jak rozmawiałyśmy w poprzednim odcinku. Dokładnie. Okej. Okay. No i teraz tak. Zakładamy, powiedzmy, tamponadę. Właśnie. Przychodzi do nas pacjent, boli, wyrastający paznokieć. Powiedzmy, że problem jest minimalny, został źle podcięty paznokieć, my to zniwelujemy, założymy tamponadę, opatrunek i jest już po temacie. Okay. Natomiast, powiedzmy, przychodzi klient, już jest stan zapalny, już coś jest, jakaś głębsza sprawa, trudniejsza, szukamy przyczyny. Jaka jest przyczyna tego wyrastania? Próbujemy ją zniwelować, czy to są jeżeli to są za ciasne obuwie, próbujemy zachęcić klienta, żeby stosował jednak szersze obuwie. Nie chodził w tym momencie w tak obcisłych butach. Wiadomo, też przeprowadzacie odpowiedni wywiad. Tak, i dostosowujemy to do tego, jak do jego potrzeb i do potrzeb przede wszystkim paznokcia.
Możemy założyć klamrę, bo klamra i tamponada to są dwie metody podologiczne, które są najczęściej wykorzystywane przy wrastaniu czy wkręcaniu się. No dobra, ale poczekaj, zaraz jeszcze przejdziemy do tych klamr. No bo ja już czekam na klamrę. Ja wiem, ale ja jeszcze chcę Ciebie dopytać o tamponadę. Tak. Okej, powiedzieliśmy sobie, jak to wygląda, co to jest za zabieg, że jest bezbolesny, że trwa chwilę, że jak się go wykonuje. No ale okej, no to jeżeli, ja, jeżeli ty jako podolog założysz mi ten tamponik, ten coś tam tamponadę, dokładnie, po w ten paznokieć, to ja później, ty mówisz, że nic nie robię, no ale tam coś jest. Jasne. To jak mam dalej w domu z tym postępować? Czy muszę przyjść za jakiś czas na kolejną wizytę do podologa i zmienić tę tamponadę? Czy to czy ona sama wypadnie, no musisz ją wyciągnąć. Tak. Dostosowujemy to do tego, jaki jest stan paznokcia. Okay. Czy mamy stan zapalny, czy mamy ropę, czy mamy wysięg ropowiczy, czy mamy po prostu zaczerwienienie delikatne. To dostosowuje podolog i podolog Was pokieruje, co z tym zrobić. Czy wyciągnąć, czy wystarczy tylko pęsetką chwycić za ten materiał i pociągnąć. Czy on sam wypadnie, nic nie robicie, zostawiacie to tak, jak jest. To już podolog Wam będzie Wami kierował. Czyli to jest uzależnione od sytuacji i od przypadku. Tak, czy to jest z lekiem, czy ta tamponada jest z lekiem, czy bez leku. Czy na przykład w domu trzeba będzie jeszcze dodatkowo jakiś preparat stosować i zakraplać ten paznokieć, żeby wyciszyć stan zapalny. Wszystko dostosowujemy i to podolog Wam pokieruje, ale... Racja, może być tak, że Wy też coś będziecie musieli w domu zrobić, czyli zakraplać, wyciągnąć, przede wszystkim nie kąpać się. Czy na przykład pójść, podolog zaproponuje kolejną wizytę, żeby zobaczyć, tak, jak to tam czasem wszystko chcemy wygląda. Zobaczyć pacjenta za dwa dni, czasem chcemy zobaczyć za tydzień. To jest dostosowane do tego, jaką mamy sytuację, czy jest bardzo poważna, czy nie jest poważna. Jak to mówimy, jak pacjent rokuje. No właśnie. Tak? Ale też przy takich wrastających paznokciach unikamy kąpieli. To znaczy, jeżeli jesteśmy w wannie, jeżeli chcemy sobie, bo teraz jest jesień, chcemy się ogrzać. O tak, gorące kąpiele, bombarki. To niestety, ale jeżeli ten wrastający, taki bolesny, tkliwy paznokieć włożymy do takiej gorącej kąpieli, to będzie jeszcze bardziej tkliwy. Więc kąpiemy się ze stopą na zewnątrz. Tak po prostu. Wszystko tylko już nie. Sobie wyobrażam, jak to jest, leżysz w wannie z jedną nogą do góry, wchodzi twoja druga bok. A co ty robisz? A nic, ja się moczę, tylko nie stopę, bo wiesz, tam mam tamponadę. Tam mnie coś boli, mówili, tak. Żeby nie, mówili na YouTubie, żeby nie kąpać stopy. Tak właśnie, więc tak zalecamy. Dobra, to jeszcze jedna kwestia, jeśli rozmawiamy o tamponadzie. Czy są jakieś przeciwwskazania? Teoretycznie nie ma i nie będziemy się to, wydaje mi się, już dalej rozwijać, bo to już są bardzo takie indywidualne sprawy i takie bardzo medyczne i to już muszą być nie wiadomo jakie choroby. Dobra, nie ma przeciwwskazań. Sobie. Słuchajcie, tamponada, czyli zabieg bezbolesny, szybki, uzależniony od stanu tego wrastającego paznokcia, tak, i preparatu, się który dokładnie się tam dzieje. Dokładnie, który polega na tym, że wkładany jest specjalny opatrunek przygotowany przez podologa właśnie pomiędzy paznokieć a wam około. Tak, i nie robimy tego w domu, bo naprawdę można sobie zrobić tą krzywdę. Bo wiem, że panie gdzieś tak, słyszą, ja też to patyczkiem tam wpychają sobie, tak. Wacik czy nie wacik. Tego nie robimy w domu. To jest naprawdę niebezpieczne. Możemy sobie zrobić tę krzywdę. Tam swoją drogą, że możemy się skaleczyć, ale możemy też włożyć się za dużo na przykład, tak? Tak. Ta paznokieć też trochę pójdzie w górę, czy tam się odkształci. Żeby się one nie, no nie robimy tego nie w domu. Nie robimy sami, nie próbujemy i lepiej jest naprawdę, słuchajcie, zapłacić niewielkie pieniądze, przejść do podologa, założyć taką tamponadę, a podolog i was nie bać się. Powie wam dokładnie, co robić dalej, w zależności od waszego przypadku. Czy przychodzić, czy nie przychodzić, bo być może skończy się to tylko na jednej wizycie. Tak jak u Pipo. Pipo? Tak. Jedna wizyta? Tak jest. Tak jest. Dobra, to teraz przechodzimy do tej drugiej metody, czyli właśnie klamry. Tak, takiej metody dłuższej, bardziej długotrwałej, bardziej dłużej trwającej. To już jest terapia. Terapia. Okay. Terapia z klamrami. Dobra. Terapia z klamrami, tak zwana ortoneksja. Okay. Czyli wyciągamy i prostujemy paznokieć. Wyciągamy go z tych wałów i robimy korektę tego paznokcia. Technik klamer jest mnóstwo i wydaje mi się, że co targi to jest jeszcze coraz to nowsza. Co chwila się coś pojawia. Tak, coraz to nowsze. Także powiemy sobie o takich dwóch, trzech metodach, żebyście byli świadomi i to tak naprawdę
tak jak mówiłam, nie umawiamy się konkretnie. Dzień dobry, przychodzę na klamrę. Bo wy nie wiecie, czy ta klamra jest potrzebna, czy niepotrzebna. Mam problem z wrastającym paznokciem, potrzebuję konsultacji. Tak, i pomocy, tak? Pomocy. Dokładnie. Może wystarczy tamponada. Ale może być, słuchajcie, tak, że właśnie podolog powie, wie pani co, tutaj mamy, albo wie pan co, tutaj mamy taki przypadek. I ja proponuję dzisiaj założyć klamrami. Tak. I chcemy wam po prostu was uświadomić, że to nie jest nic strasznego, ale nic chirurgicznego. O co chodzi tak naprawdę z tymi klamrami, żebyście się nie przestraszyli, jeśli pójdziecie na taką wizytę i podolog wam powie, rzuci hasło klamra. Tak jest. To nie wyrok, to naprawdę nie wyrok. No to opowiedz nam właśnie, o co chodzi z tymi klamrami. Klamry mają za zadanie wyprostować nasz paznokieć. Dostosowujemy do tego, dostosowujemy techniki tych klamer do tego, co się dzieje z paznokciem. Czyli wyobraźcie sobie, że na przykład paznokieć zazwyczaj jest taki, a widzimy, że nasz paznokieć zawija się do środka, tak? Tak. Przez to nam też zaczyna wraca wały, uciskać. No i teraz musimy stworzyć coś, co nam ten paznokieć z powrotem wyciągnie. Tak, okay. Wyciągnie z wałów. I takie dwie techniki wam najbardziej powiem, takie podstawowe, takie obrazujące, jak to wygląda. Może to być technika tworzenia klamry takiej trzyczęściowej, podpaznokciowej, okay. Gdzie podolog sam kształtuje tą klamrę. Haczyk pod jeden wał, pod jeden bok paznokcia i pod drugi bok paznokcia, ściągnięcie tej klamry. I akryl. Czyli to wyobraźcie sobie, jakbyście mieli takie druciki. Coś pod paznokcie, które będą prostowały. I one będą podciągały ten paznokieć do góry. Okay. Dokładnie. Dobra. I przy chodzeniu, i żeby było jasne, żadna klamra, którą macie założoną na paznokciu, nie może was boleć, nie może wam przeszkadzać. Ma być taka, to nie jest coś, co, aha, to ja teraz się szykuję na to, że będzie tydzień bólu. I zaraz paznokieć będzie wyprostowany. Albo tak jak często na przykład kojarzy nam się z aparatem ortodontycznym, że jak zakładamy ten aparat ortodontyczny, który jest wykonany właśnie z takich drucików, to pierwsze to będzie nam ściągał, będą nas boleć dziąsła, będą nas boleć zęby, krwawienie i tak dalej. Dokładnie. Nic z tych rzeczy. Okay. Nic z tych rzeczy. Także to jest metoda, którą wykorzystujemy, taka podpaznokciowa. I ona jest jedną z metod taka według mnie skutecznych, ale to też dostosowujemy do płytki paznokcia i do innych rzeczy. Także prostujemy ten paznokieć za pomocą haczyków. Okay. I każda klamra, która jest indywidualnie, nie chcę już z nami rozmawiać. Nie interesuje mnie paznokcie zdecydowanie. On nie chce klamry. Druga metoda to jest klamra tytanowa. Okej. Okay. Też bardzo często o tym się mówi. O klamrze tytanowej. Klamra tytanowa, 3/4 rzeczy, które tam wykorzystuje podolog, to jest tak jak u stomatologa. Kompozyt, którym przyklejany jest drucik, tak jak wypełnienie naszej plomby, ubytku. Okay. Lampa polimeryzacyjna, taka jak do utwardzania plomby. Także nie ma się niczego, nie ma się co. Nie ma żadnego wiercenia przede wszystkim. Nie ma dłutowania, nic z tych rzeczy. Powiedzmy, że to jest ten ostatni etap zakładania plomby. Dokładnie. Ona jest totalnie bezbolesna i nakładamy ją na płytkę paznokcia. Okay, czyli formujemy nic drucik, pod spodem nie robimy, nie grzebiemy. Okay. Nie. Bo zazwyczaj klienci bardzo się boją, jak słyszą klamra podpaznokciowa. No właśnie. Dramat. Będzie bolało, będzie kuło, będzie piło, będzie krew leciała. Nie. I ja nawet sama często proszę klientów po założeniu klamry, proszę, żeby się przejść, sprawdzić, czy jest wszystko ok, czy nigdzie nie uciska, nie kuje, nie pije. Jeżeli jest wszystko ok, to tak ma być. A ta klamra, wierzcie mi, będzie swoją robotę robiła. Tak? No dobra, czyli ta tytanowa. Co i tytanowa, przyklejana na kompozyt, dostosowywana, mniej inwazyjna, znaczy mniej inwazyjna, delikatniej działająca. Panie. I ją też oczywiście zakładamy w zależności od tego, jaki jest problem, tak? Oczywiście, że tak. Dobra. Kształt dostosowujemy. Dobra. Są na rynku również techniki takiej kostki, takie bardziej chirurgiczne, też są wykorzystywane. Bez znieczulenia, bo nie wymaga tego znieczulenia. Klamer innego rodzaju jest tyle. Mnóstwo. Plastikowe, metalowe. To jest praca bardzo taka
protetyczna, jak to często klienci zwracają nam uwagę. Boże, pani to dostosowuje ten aparat, tam pani wygina drut, tam pani wygina. Narzędzi do tworzenia klamer jest tyle i klienci się często tego boją. O Boże, jak ona wyciąga tyle tych narzędzi, Boże, co to będzie się działo? Ale to nam są potrzebne do wyginania i to jest bardzo taka skrupulatna, delikatna praca, ale jest to dla was naprawdę bezbolesne. Proszę mi wierzyć, boli was, ale jak to moja klientka zauważyła, boli, ale wrasta nie paznokcia. No właśnie. Klamra, jeżeli już jesteście w dobrych rękach, jeżeli już macie plan na leczenie i na wyciągnięcie was z tego problemu, to już jest połowa sukcesu. Alicja, to powiedz mi w takim razie mniej więcej, ile trwa taka wizyta z zakładaniem takiej klamry? Tak mniej więcej. Około pół godziny, do półtorej. Zależy od techniki, zależy od... Tego, jakim stanie jest paznokieć, tak? Czy dokładnie. Trzeba go tam wyczyścić, przygotować specjalnie. Tak. Czy będzie potrzebne dodatkowe leczenie. Tak. I w przypadku niektórych klientów wydaje się, że temat jest bardzo prosty. Raz, dwa, założymy klamrę, a okazuje się, że mamy jakieś tam przeciwności na drodze. Czasem jest tak, że prosimy klienta, klient przyjdzie na wizytę, zakładamy tam ponadę i prosimy nie na pierwszej wizycie, nie zawsze na pierwszej wizycie zakładamy od razu klamrę. Mhm. Jeżeli mamy wizję i plan taki działania, że okej, będziemy leczyć paznokieć klamrą, to nie zawsze na pierwszej wizycie. Ja na przykład bardzo nie lubię tego, w przypadku niektórych klamer, zakładania klamry na taki ostry stan zapalny. No właśnie. Bo jest wtedy klient bardzo tkliwy, bardzo najmniejszy dotyk nawet, najmniejsze zajrzenie do wału około paznokciowego od razu go boli. Więc dla komfortu też wolę założyć, jeżeli ten stan zapalny troszeczkę się wyciszy. Ale wtedy uświadamiasz klienta i mu mówisz, że jest taka i taka sytuacja, że chcesz wprowadzić taką terapię. To jest dokładnie. Dokładnie. Dzisiaj robimy to, zapraszam za tyle, będziemy robić to. Więc tutaj wszystko ma jakiś tam sens. A powiedz mi mniej więcej, jak długo może trwać taka terapia z klamrą? Tak, nie, ja rozumiem, że to z zależy klamrą. Od... Tak, bo rozumiem, że to zależy od przypadków, ale tak mniej więcej, czego możemy się spodziewać? I ile czasu może trwać takie właśnie prostowanie tego paznokcia? No tak od 3 miesięcy do roku. Czasem dłużej. W zależności od tego, jaki to mamy zaawansowany stan. Dokładnie. Tak? I czasem też, i tutaj bym chciała zaznaczyć temat chirurga. Bo to uważam, że to dobra. Jest temat, który teraz możemy poruszyć. Dobra. Czasem zdarza się, że przychodzi do nas pacjent, patrzymy na wrastający paznokieć i ja wiem, ja mogę mu założyć tą klamrę. Możemy zrobić terapię, ale wiem, że ten temat wróci do niego jak bumerang. Bo ma tak narastające na przykład wały na paznokieć, że ten temat wróci szybciej niż jemu się wydaje. I wiem, że jest tutaj konieczna terapia i konieczny zabieg chirurgiczny podcięcia wałów okołopaznokciowych. Nie, to tylko tak brzmi. A to nie jest takie straszne, naprawdę. Ale tutaj już działa chirurg, który działa w znieczuleniu. Tak, to już jest zupełnie co innego. Tak, on działa również, niektórzy działają również z podologiem, zależy od placówki. I później na przykład dostajemy takiego z powrotem klienta, którego już wyprostowujemy sobie klamrą, ustawiamy i jest po wszystkim. Mhm. Także też bywa tak, że mówię klientowi, na przykład ma haluksa. I mówię, okej, założymy klamrę, ale z racji tego, że jest ten halux, ten temat wrastania paznokci, on wróci, bo mamy przyczynę taką i taką. Także no to też nie oznacza, że jeżeli założymy klamry, jeżeli będziecie walczyć z tymi klamrami rok, nie wiadomo ile, to już jest temat załatwiony do końca życia. Tak jest. Także to może wracać, bo jest jakaś inna przyczyna, bo źle obetniemy, aczkolwiek powiem szczerze z doświadczenia, jeżeli pacjent ma problem z wrastaniem paznokci, jeżeli przejdzie tę całą ścieżkę terapii, to później już nie będzie obcinał sam paznokci. Ale bo wie, czym to grozi. No właśnie, do tego chciałam nawiązać, bo w przypadku, kiedy wprowadzamy taką terapię, bardzo ważne jest też to, żeby pacjent współpracował z podologiem i z chirurgiem. To jest najważniejsze w każdej tak, terapii. Tak, czyli wy mówicie, że na przykład, okej, a przychodzi pani do mnie
tam, nie wiem, co miesiąc, co dwa miesiące. Ale w trakcie wizyty proszę stosować to czy tamto celem uelastycznienia płytki paznokcia. To jeżeli klient, i to bardzo ładnie widać, jeżeli klient współpracuje, to ta terapia jest dużo szybsza. Każda. Mm. Natomiast jeżeli klient nie chce współpracować i od wizyty do wizyty, okej, przyjdzie na kontrolę, to też to pomoże, tak? Ale będzie na przykład dużo wolniejsze. Ciągnąć, tak? Czyli jednak, no słuchajcie, ważne jest to, że jeżeli dostaniecie jakieś zalecenia do domu, żeby robić tak, tak i tak, to słuchajcie, się podoba i współpracujcie, bo wtedy szybciej jesteśmy w stanie zniwelować ten problem. To jeszcze się zapytam Ciebie o taką kwestię. Zaraz przejdziemy sobie jeszcze do przeciwwskazań, jeśli chodzi o zakładanie klamry, ale powiedz mi, czy może być tak, że na przykład im jesteśmy starsi, to ta taka terapia będzie trudniejsza, jeśli chodzi o klamry? Może być trudniejsza, może być dłuższa i może być nawracający problem. Okej. Bo paznokieć z wiekiem robi się coraz bardziej taki spróchniały, grubszy. I wtedy ten paznokieć jest dużo trudniejszy do wyprostowania. No właśnie. To nie jest cienka płytka, więc trwa to trochę dłużej. Trochę bardziej boli, bardziej tkliwy jest pacjent. Zależy, czy ma cukrzycę, no od bardzo wielu rzeczy. A czy jest jakieś takie ograniczenie wiekowe, że na przykład od tego wieku powinniśmy zaczynać działać w tym kierunku? Nie, nie ma. Dlaczego się Ciebie pytam? Bo ja mam takie pytanie od jednej z moich tutaj obserwatorek, która ma ten problem, znaczy nie ona ma, ale jej syn, który ma 13 lat, ma właśnie problem z wrastającymi paznokciami u stóp. To jest bardzo częsty wiek. No właśnie, i ona mówi, czy ona ma jeszcze czekać, czy są jakieś przeciwwskazania, czy ona powinna poczekać, aż on będzie miał 18 lat i dopiero wybrać się na taką wizytę. Im szybciej, tym lepiej, prawda? Tak, pierwsze co konsultacja. I jeżeli jesteśmy u podologa, on nam powie. Tak? U 13-latków to jest, powiedziałabym, taki standard wyrastania. Po pierwsze, gdzieś tam sobie sama obetnie, mama nie przypilnuje, no gdzie mama, już to nie ten wiek. Buty. Dwa, buty. No dzieci nie zawsze powiedzą, że oła, już trochę buty są za małe, mama, albo czasem po prostu po miesiącu ta noga wyskoczy z rozmiaru. Trzy, sporty, jakie uprawiamy. I na przykład młodzi chłopcy bardzo często trenują piłkę nożną. Odrobinę za długi paznokieć, kopiemy piłkę i zaczyna boleć paznokieć. Z woleja tak zwanego, dobrze chyba powiedziałam, uderzamy i też będzie, i też zaczyna, może być problem z wrastaniem. To jest jedna rzecz, piłka nożna, druga, tenis. Gdzie biegniemy i nagle hamujemy całą stopą. Też się pojawia wtedy problem. Tak? Squash to jest to samo, więc bieganie też, to jakie mamy obuwie. Więc ale dziewczyny też taniec przecież. Ależ balet oczywiście, i cała reszta. Oczywiście to też jest bardzo ważne. Więc słuchajcie, jeśli wasze dzieci mają z tym problem, nie czekajcie, wybierzcie się na taką wizytę do podologa. Nie czekamy. Dokładnie, wybierzcie się na wizytę do podologa. Na konsultację, żeby wiedzieć, co dalej z tym robić, czy jest się czego obawiać, czy nie ma problemu, czy wystarczy tylko podciąć, wyciąć, albo zastosować tam ponowę. Albo nawet uświadomić i dziecku, pokierować, jak powinno dbać o te stopy w domu, czego nie robić, albo opowiedzieć mamie, że na przykład nie powinno mieć takich butów, albo zobaczy pani, tutaj się zaczyna taki problem, ważne by było, żeby pójść na przykład do ortopedy, czy coś w tym kierunku, więc myślę, że to jest istotny temat, żeby właśnie później nie mieć tego problemu z tymi wracającymi paznokciami i im szybciej zaczniemy działać, tym lepiej. Przeciwwskazania. I jeszcze do klamry. Tak, ale moment. Jeszcze odnośnie obuwia i młodych dzieci, to też bym jeszcze zwróciła na jedną uwagę. Dobra, dawaj. Bo mój mąż często się ze mnie śmieje, jak idziemy wybrać buty dla dzieci. Dla mnie bardzo ważne jest to, i nawet dla nas dorosłych, wyciągnięcie wkładki na ziemię i położenie stopy na wkładce. Dobra. Bo to, że but jest, nie wiem, tak szeroki, to nie oznacza, że on w środku też jest taki szeroki. Patrzymy, jak wygląda wkładka. No. I widać bardzo często, że wkładka jest tak szeroka, a stopa jest taka wąska, że jest źle dopasowane. Albo, co częściej się zdarza, wkładka jest taka, wąska. A stopa taka. No właśnie. I później
No ale te buty są przecież wygodne, ładne. No i okazuje się, że jest problem. Także nie bójcie się wyciągać wkładek i sprawdzania, jak żeby ona była idealnie dopasowana do naszej stopy. Tak. Wielkością. U dzieci też jest to istotne, bo dziecko kupuje też oczami, tak? No ładne. Wiecie, bo koleżanka mają, wszyscy noszą, tak, albo dokładnie. Teraz się nosi takie obuwie. I nie powiedzą, że tu coś uciska, czy tam coś uciska. A jak zobaczycie, wyjmiecie wkładkę, to jest dużo łatwiej określić, czy będzie ok, czy może być jakieś ryzyko. Bardzo. Także na to też zwracam uwagę, bo akurat idzie jesień, zmieniamy obuwie. Tak. Więc trzeba nowe dzieciakom kupować, więc to jest taka mała gwiazdka. Przeciwwskazania do klamer. Wracamy. Przeciwwskazania. Może być stan zapalny, może być ziarnina, może, nie musi. I tutaj nie będziemy się już rozdrabniać, bo to już zostawiamy podologą do decyzji. Także może, nie musi być stan zapalny, ziarnina. Przeciwwskazaniem do niektórych klamer może być onycholiza. Okej. Okay. Czyli to, o czym mówiłyśmy kiedyś, tak. Czyli oddzielenie płytki paznokcia od łożyska, czyli tak zwany ten pusty paznokieć, który mamy. Także to może być przeciwwskazanie, nie musi, dostosowujemy. Wszystko zależy tak naprawdę od klamry i od tego, jaki mamy stan wokół tego paznokcia z tym paznokciem. Tak. I to są takie, na tym bym się chyba poprzestała. A czy jakieś takie choroby wewnętrzne, cukrzyca, tarczyca? Nie, nie będzie nam to pikało na bramkach, żeby było też jasne. Także przy wakacjach nie jest to nam potrzebne. Jeżeli szykujemy się na jakieś badania typu rezonans, takie, to warto spytać się wcześniej przed wykonaniem takiego badania, czy klamra taka i taka, z takiego i z takiego stopu metali czegokolwiek jest przeciwwskazaniem i ona może na przykład coś tam wywołać, ale raczej nie powinna. Dobra, to jeszcze jedno pytanie i myślę, że już takie, które możemy zakończyć dzisiejszy film. Hybryda na paznokciach, a wracający paznokieć. Bardzo dobre pytanie. Nie jesteśmy w stanie i malowanie paznokci, to jest bardzo ciekawe. Tak. Nie malujemy paznokci, jeżeli mamy klamrę. Okej. Myślę, że ostatnią rzeczą, o której przy tak bolesnym, przy takim bólu wrastania paznokci, no wydaje mi się, że jedną z ostatnich rzeczy, o której klienci myślą, to jest malowanie paznokci. Oj, powiem ci, że różne są przypadki. Też prawda. Słyszałam też o takim przypadku, żeby mieć zrobioną hybrydę na paznokciach i na tą hybrydę nałożyć klamrę. Nie da rady. Że proszą o takie. Nie da rady. Nie da rady, nie trzyma się to. Jest to wbrew jakiejkolwiek technice i etyce jakiejś podologicznej. Nie wykonujemy. Czyli po prostu musicie być świadome tego, że jeżeli będzie podjęta terapia z klamrą, to te paznokcie rezygnujemy z jakiejkolwiek stylizacji. Nie będą stylizowane, malowane, hybryda, lakiery i cała reszta, no bo leczymy problem, z którym się borykamy, chcemy się go pozbyć, a później to już bez problemu. To jeszcze się ciebie zapytam, czy można też dopasować klamry, jak na przykład do stylu życia i tego, czy nosimy skarpety, czy nosimy rajstopy. Bo czasami jest też tak, że na przykład pracujemy w biurze, musimy chodzić w szpilkach, musimy nosić rajstopy. Tak, zgadza się. I teraz co, jeżeli musimy założyć taką klamrę? Nie powinno nam to przeszkadzać. Okay. Natomiast jeżeli ja bardzo często właśnie panie pytam, czy pani pracują w banku, chodzą na wysokim obcasach, czy jest pończocha, bo niektóre klamry mają tak dużo materiału na zewnątrz, że mogą haczyć, mogą być. Nie haczyć na zasadzie, że to będzie ostre, tylko mogą gdzieś tam obłudzić. Albo rajstopę mogą, wiesz, jak mężczyzna, że mogą ją przerwać. To też, jeżeli podolog was pyta o to, jaki wasz jest styl pracy, czy w jakiej obuwi chodzicie, to nie dlatego, że jest ciekawy, tylko chce dostosować to też do. Czyli jest taka możliwość, że słuchajcie, jak usłyszycie, że pójdziecie na tą terapię i będziecie mieć taką terapię z klamrami, to jest możliwość dopasowania takiej klamry, która będzie też pasowała do stylu waszego życia, tego jakie nosicie właśnie obuwie, jakie nosicie rajstopy, skarpetki, jaką macie pracę i tak dalej. Wszystko można fajnie dopasować. Także mówić jasno, śmiało i otwarcie o waszych oczekiwaniach, ale jedna ważna rzecz. Nic nie ukrywać. To zdecydowanie. Współpracować. Tak. Współpracować. I naprawdę, jeżeli was coś, macie klamrę i coś zaczyna
nie wiem, boleć, coś jest nie tak, to nie bać się zadzwonić i powiedzieć, właśnie, coś jest nie tak. No nie, coś tam chyba jest nie tak, albo czy może pani zobaczyć, czy wszystko jest ok, bo coś mnie tam uwiera. Coś czuję, tak? Coś, czy coś lepiej uwiera, sprawdzić właśnie, niż cierpieć, tak? Także to jest zasada. No różne sytuacje mogą się zdarzyć i gdzieś się czynnik ludzki właśnie, że gdzieś coś się poluzuje. Zahaczycie, tak, uderzycie, potkniecie się, wszystko może być. Ostatnio klient mówi, że dzwoni do mnie, mówi, pani Alu, klamra mi spadła. I umówimy się na nową. Ja mówię, no dobrze. On mówi, ale wie pani co? Ja nie wiem nawet, jak ja to zrobiłem, że ta klamra spadła. No. Ja jej szukałem nawet i ja nie mam pojęcia, gdzie ona ani kiedy spadła, ani kiedy się poluzowała. Także klamry nie bolą. Tak? I to jest i nie bardzo... trzeba się ich bać. Nie trzeba się bać zakładania klamer. Boli to wrastający paznokieć, i jeżeli nic z tym nie robimy. No właśnie. Ten ból. Tak. To ten problem cały potęguje. I dlatego właśnie chciałyśmy was przekonać do tego, że są dziś takie metody leczenia i takie możliwości, że naprawdę nie trzeba wyrywać tych paznokci, a nie. Wystarczy dobra terapia, czy to tamponada, czy właśnie odpowiednio założone klamry. Nic nie będzie nam przeszkadzać w naszym codziennym życiu, a przede wszystkim zlikwidujemy ból, z którym się borykamy, problem, z którym się borykamy, i naprawdę jest to tego warte. Mamy specjalistów od tego, którzy poprowadzą takie leczenie, pomogą wam w tym, żeby pozbyć się problemu. Nie czekamy, nie przedłużamy. Jeśli wasze dzieci mają z tym problem, idziemy na konsultację. Czasem, słuchajcie, nawet niekoniecznie terapia, ale właśnie konsultacja bardzo dużo wam da. Także nie czekajcie, nie zwlekajcie. Alicja, bardzo ci dziękuję za dzisiaj. A jeszcze moment, jeszcze. A jeszcze chcesz coś dodać? Tak. No to dawaj. Problem też pojawia się u bardzo małych dzieci, u noworodków takich rok. Naprawdę? Tak, 2 lata. Tak. I na to też zwracam uwagę, żebyście się tego nie obawiali, bo to też są klienci gabinetu podologicznego. To nie dorośli, to nie nastolatkowie, bo te dzieci bardzo dużo raczkują. I te palce, i one ocierają o tą podłogę, i tam może być problem z wyrastaniem. I tutaj w przypadku takich małych dzieci to my nie stosujemy takich wielkich terapii, ale zwykła pielęgnacja i nakierowanie, jak powinno się o to dbać, potrafi zdziałać cuda. O, czyli widzicie, jest także też się nie bać, jeżeli coś takiego widzicie, to nie bać się umówić się na konsultację, sprawdzić, i podolog zawsze wam pomoże. Tak, zdecydowanie. Okej, Alicja, myślę, że już tak minimalnie wyczerpałyśmy temat, no ale wiem, takie najważniejsze informacje wiecie, czyli zapraszam was bardzo serdecznie na początek do sprawdzenia pierwszego odcinka, tak, gdzie opowiadamy się zapoznali z problemem. Dokładnie, o tych wrastających paznokciach. No i mam nadzieję, że ten dzisiejszy też odcinek pomoże wam w podjęciu decyzji, jeśli macie problem z wrastającymi paznokciami, że są możliwości, że są metody, że można działać skutecznie przede wszystkim. Ale nie samodzielnie. Dokładnie. Nie robimy nic na własną rękę. Powiem ci jeszcze tak na sam koniec. Ja widziałam w sprzedaży takie klamry gdzieś w jakichś tam sklepach, takich, wiesz, drogeriach. Nie mów o tym. Nie łapcie się za takie rzeczy. Nie róbcie absolutnie żadnych takich rzeczy. Przestrzegamy przed tym, bo możecie sobie zrobić więcej krzywdy, niż sobie pomóc. Zdecydowanie. A macie ludzi od tego, którzy naprawdę zadbają o wasze stopy i zadbają o wasze paznokcie. Alicja, tak, widzimy się w kolejnym odcinku. Nie myślę, mogę, że doczekać. Będzie również dla was bardzo ciekawy, takim trochę klimacie jesienno-zimowym, ale nie zdradzimy wam co i jak. Takim kapciowym. No, dokładnie. Także zapraszamy was bardzo serdecznie na następny odcinek. Przypominam o wcześniejszych odcinkach. Zajrzyjcie sobie koniecznie na stronę główną do serii Podolog Radzi. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pa!